Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym face-to-face, którego poprowadzę ja, czyli Kuba Ulfik w zastępstwie za Michała Boxlabarona. Moimi gośćmi dzisiaj, od mojej lewej, Marcin Ksajo. Witam Cię, Jakubie. I Marcin Rafonix. Witam. Zaczniemy standardowo od reguł sponsorskich, które zawsze musimy przeczytać na starcie, czyli tak. Sponsorami gali Fame Friday 2 są BetClick, oficjalny sponsor Fame Friday Arena 2, WKGIG, partner federacji, Keydrop, GBS, SFD, Coconut i partnerami gali są HotPay, Pitbull, StormCloud, MML, Centrum Medyczne, Pyszna Fabryka, Ubezpieczenia Grodzki. Patronami medialnymi są Fakt, Radio SK i SK Rock. Sponsorem jest również BetClick, który przygotował dla Was wyjątkową ofertę powitalną. Z kodem FAME możecie liczyć na zwrot stawki w formie freebetu aż do 200 zł. W nowej ofercie cashbacku w formie freebetu nie ma żadnych dodatkowych warunków obrotu. Śledźcie też Instagrama BetClick Polska, bo tam już wkrótce sporo konkursów, między innymi z biletami VIP do wygrania. Komunikat tutaj z Pitbulla. Specjalna oferta dla fanów gali Fame Friday Arena 2. Na kod FAME15 Pitbull przygotował 15% rabatu na sklepie pitbull.pl. Tak. Największy internetowy sklep z suplementami w Polsce, SFD.pl, ma dla Was 10% rabatu z kodem FAME10 na wszystkie produkty SFD i All Nutrition. Skorzystaj z promocji już teraz. No i moi drodzy, GBS na kod FAME25, macie 25% zniżki na GBS.pl. I to ostatni moment, żeby zamówić i sobie zrobić po prostu zapas kawek, frappę. No i one są dostępne jedyne do końca tego tygodnia. No i jeszcze Keydrop, który jest sponsorem. Na stronie Keydrop otrzymacie darmowe 2,50 i 10% bonusu do ładowania do depozytu z kodem FAME. Świetna robota, udany debiut. Dziękuję, stary. Powiem tak, mój ostatni debiut, no to jest tak, jakby nie powiedzieć nic, bo nie powiedziałem nic na poprzednim debiucie. Więc tak, zaczniemy sobie od pary, która, no powiem tak, na Twitchu legenda. I legenda streamingu. Daj mi, kurwa, druga. Legendą już. Kiedyś to było. Kiedyś to było, moi drodzy. Zaczniemy sobie od pytań tak, nie? Teraz nie ma parcia. Nie ma? Dajcie mi spokój. Ja już nie chcę taki być mocno internetowy. Kurczę, no swego czasu ty byłeś najbardziej chyba klikalnym streamerem w Polsce. Chuj go wie, jak to było. Marcin, każdy oglądał nie, kogo to się opłaca. Ale jak się opłaca? No dużo pieniędzy jest ze streamowania. Z innych rzeczy też są. Z czego? Z pozainternetowych. No, możesz coś zdradzić? Co konkretnie? Ja jestem ciekawy, wiesz, chciałem rozszerzyć swoją działalność. O. Barbera masz chyba, tak? Nie. A, coś to było. Za małe pieniążki troszkę. A, za małe pieniążki. No, dycha 15 ci robi taki interes, to nie jest dużo. Okej, okay, w porządku. I to musisz mieć, kurwa, trzech zajebistych pracowników, a w świecie barberstwa jest tak, że to są prawdziwe kurwy i skaczą z kwiatka na kwiatek, spierdalają od ciebie, jeszcze ci klientów zajebią. To jaki biznes jebać ci by dał satysfakcję? Jaki zarobek by ci musiał? Z Adamem, okay. Już mam. Returnstore.pl, strona już jest, ruszamy, tam z księgową ogarnęliśmy tam i w ogóle płatności teraz z tymi, z Payu, już tam mamy karty, bliczka, bliki. No i generalnie będziemy też opierdalać palety, palety te kurwa ze zwrotami. Okay. To co otwiera Yoshi na streamach, już z Yoshim tam gadaliśmy, czeka na paletkę od nas. Także interes się będzie kręcił, zobaczymy czy pójdzie. Mam nadzieję. Ale pieniądze ogromne, jeśli to się uda. Futurystyczny biznes, bo ja za chuja nie mam co chodzi. Adam już kurwa człowieku magazynu w Białymstoku szuka wielkiego. Okay. No. Czyli po prostu to jest taki trochę resell. Wiesz, kupujesz coś taniej, sprzedajesz drożej. No przychodzi paleta, nie? Uh-huh. To są zwroty z Amazona. Zresztą Twitch jest chyba od Amazona. No. Otóż to. I przyjeżdża ci zaplombowana paleta, no. Masz stemple Amazona, nic nie jest otwarte. Na przykład ja nabyłem tą paletę za 10% wartości, ale gość, któremu ją opierdolę, sprzeda ją za 30%. I on i tak kurwa na tym zarobi, bo sprzeda ten towar na sztukę. Bo tak oni robią, ci co robią te unboxingi. Oni nagrywają z tego TikToki, sklepy ewentualnie internetowe robią. Okay. Ale u nas na stronie, na tym Retour Store też towar na sztuki będzie, na przykład masz iPhone'a. My se, kurwa, przyjedzie iPhone na gwarancji, nowiutki, kurwa, zajebisty, normalny telefon i chuj tam, nie będę mówił, ile daliśmy na przykład za taką rzecz, ale kurwa, no z dużą przebitką. Ale idziesz, wiesz, idziesz i do MediaMarkt musisz zajebać 6 koła za telefon. No to u nas na przykład, kurwa, kupisz taki sam telefon z gwarancją ze wszystkim, niczym się to, kurwa, nie różni, no. Za czwórkę.
No to kurwa gitko. Pyli się czy nie? No pyli się. No, coś nie bierz fintem, nie? Ale coś trochę. Nie. Ktoś, kto zna ten temat i siedzi w tym, wie, że cały biznes opiera się na tym, żeby tylko dorwać dojebany kontakt do tych zwrotów, bo w chuj jest ciężko. Ludzie nie chcą się tym dzielić, bo są ogromne pieniądze. Ja wstawiłem storkę na Insta, to połowa to było oszuści, jakieś kurwa zaliczki od nas chcieli, porobiliśmy te zaliczki, na siano nas kurwa ojebali, człowieku. Czyli jeżeliś po prostu paleciorzem. I w chuj musieliśmy, dopiero chyba za 10 razem trafił się idealny kontakt, nie? Prosto do Amazonu, zwroty, kurwa. Masz A klasa zwrotu, B, C, D. A to jest towar nieotworzony, bez awarii, bez usterek. B to jest taki pół na pół. C to już jest chujnia. Okej. Okay. No. Ale chuj, nie plaga. O tym jest ten program. Dobra, zacznijmy chłopaki od pytań tak niestandardowo. Pierwsze pytanie. Pójdę do, w sumie dwóch Marcinów tu siedzi, ale pierwsze do Rafona. Odpowiadasz tylko tak lub nie. To od razu to się robi na koniec. Nie, to się robi na sam start. Dawaj. Swarm up. Tak kurwa, jest. Oblałem się dzikiem. Mój rywal dawno nie jest już topką Twitcha. Słuchaj, Bita Śmietanka była dobra. Cyfry zrobiła. Jak Xayo ma moment, że zejdzie na chwilę z tej ligi. No ja, ale to jest tak nie pytanie. A, dobra, to nie będę się rozwijał. Że nie jest już topką? No, nie jest już topką Twitcha. No kurwa, kto jest teraz multi? Czyli odpowiedź brzmi? No nie, no teraz już nie. Okej. Okay. Jestem lepszym streamerem niż Xayo. Aktualnie nie. Okej. Okay. Xayo się nie opłaca, bo już nie ma ochoty. Parcia. Xayo w porównaniu do mnie nie zasługuje na status legendy streamingu. Obydwoje zasługujemy. Okej, okay, czyli tak. Mam silniejszą psychikę niż mój rywal. Myślę, że tak. Okej. Okay. Jestem bardziej inteligentny niż mój rywal. Porównywalnie. Gdyby nie ban na YouTube, dalej byłbym top streamerem. W chuj. Nigdy nie byłem widzem Xayo. Nigdy. Po walce z mikserem odbudowałem głowę. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Okej. Okay. Jest jeszcze parę osób, które chcę wyjaśnić poza Xayo. Nie ma. Xayo na swoich streamach nie ma nic do zaoferowania. Nie no, zrobiłby tą śmietankę, nie mogę już tak powiedzieć. Jeszcze miesiąc temu by tak powiedział, teraz już nie. Okej, okay, dobra. Pytanie teraz do ciebie, Marcinku drugi. No. Rafonix się skończył. Internetowo na pewno. Czyli tak. Jestem top jeden Twitcha. Na pewno. Ego top, chuj. Jebany nie odpuści, nie? No. Uważasz się za ego topa? Chuj, nie, no, piszą ludzie, że jest. Słuchaj, wejdź sobie, zobacz. Wczoraj była konfrontacja, ja i multi miałem streama. Nie zgadniesz, kto miał więcej widzów. Dobra. Rafon od zawsze był gorszym streamerem niż ja. Innym na pewno zupełnie. Czy gorszym? Statystyki by na to wskazywały. Nie, chuja. Kiedyś? No, chuj. Kiedyś Rafał. Nie, no dobra, 150 spory... koła nie miałem. Na powrocie miał 150. Dobra. Ja miałem 50 w maksie, 60. Nawet chyba więcej niż 150. A, słuchaj. Nigdy nie byłem widzem Rafona. Widzem? I pytanie? Nigdy nie byłem widzem Rafona. Był. Na początku samym, no wtedy to było fajne. Okej. Okay. Masz silniejszą psychikę niż Rafał. Jeszcze zanim ja sam zacząłem streamować, swoją drogą. Inspiracja. No, pewnie trochę tak, Marcin, poniekąd. Rafał był twoją inspiracją? Nie no, wiesz co. Były wiadomości. Prawdę mówiąc, każdy, kto wtedy streamował, trochę był inspiracją. Ja no, bo było coś nowego. Sam się inspirowałem i nitrem w chuj. Okej. Okay. Zapierdalałem teksty i przerabiałem trochę. No, no to nie, to ja w ten sposób, to moją inspiracją był Meduza, nie? O. Zadymkę sobie przywłaszczyłem. Zadymka? Nie pamięta, że to Faraon wymyślił. Psycha, tak? Psycha, tak, czy masz silniejszą. Okej. Okay. Rafonix nigdy nie walczył z nikim dobrym, a i tak przegrywał walki. Pierwsza walka Daniel Magika, no nie bardzo. Później Samu? Później Samu. Nie pamiętam tej walki. Gola? Oglądałem walkę z Wojtkiem.
Hejter. Trochę padaka z obu stron. Hejter. Trochę padaka z jednej strony. Hejter, to mi kurwa łeb rozjebał, chłopie, tą walką. Daj spokój. No i co? I z mikserem, ta? No ale to też tam... Też oglądałem na streamie niedawno. No nie były to walki takie, gdzie ktoś mu postawił opór. Mhm. A każdy minimalny opór spotykał się raczej już z przytuleniem desek. Okej, okay, a kto twoim zdaniem jest lepszym zawodnikiem? Gola czy Rafon? Jakbyś miał tak porównać. Chude byki. Nie no, myślę, że Wojtek. Myślę, że Wojtek. Wojtek jest nie jest zawodnikiem. Raz, dwa razy zawodnik. No nie wiem, czy on coś trenuje, no ale wiesz, generalnie raczej warun fizyczny ma lepszy. Mhm. A czy Rafonix ma predyspozycję do sportu? Nie mówię, że Wojtek ma, nie, ale jednak wygrał z Rafonixem. Goli byś najebał? Gdzie wygrałem? Tak, oczywiście, że tak. Ale gdzie wygrałem ja? Co? Ty nie wygrałeś? Ty coś powiedziałeś, że ja coś wygrałem? Nie, że Wojtek stąd. Wojtek wygrał. Okej, okay, no wygrał. Myślę, że jeden po drugim moglibyśmy się tam rozwiązać. Przechodzimy dalej. Jestem bardziej inteligentny niż Rafonix. Staram się. Okej. Okay. Aspiruję. Tą walką nie mam za wiele do zyskania, a mogę nią sporo stracić. Powiem ci tak, nie myślę w tych kategoriach, bo dla mnie już w rekordzie mam 4-0. Trochę, wiesz, może za szybko, no ale jakby Rafał jest skazywany na porażkę. Też jak widziałem jego uśmiech, jak mówił w oktagonie, że trenuje 2 tygodnie. Nie wiem, nie zastanawiam się. Jakby wiesz, ja przyjąłem tę propozycję, wiedząc, że wygram, nie? Więc nie wziąłbym tego, jakbym tego nie wygrał. Bo to jednak 3 tygodnie tam po ostatniej walce i tak dalej, więc jest to taki bonus dla mnie. A że Marcin się chciał zmierzyć, sam wystosował, że tak powiem. Ty chciałeś się zmierzyć. No. Ja wiem, że oni mają przygotowanego shota, którego nam puszczą. Okej. Okay. Gdzie ty mówisz? Nie no, shotów jest generalnie kurwa. Kurwo jebana, dawaj na ulicę. No, o. Było coś takiego. Ale, więc... ale ty powiedziałeś, co powiedziałeś? No skurwysynie. Że... Możemy przejść do tego shota generalnie. O to mi chodzi. Chodzi mi o to, że powiedziałeś na tym... Wtedy, co siedział ten ziomuś twój, tam, taki w okularach. Ten Bartek, no. No, nie znam Bartka, ale na pewno fajny. No, tam coś powiedziałeś, ale nie pamiętam. Masz tego shota wtedy mam z tym Bartkiem? No, możemy puścić shot numer 1. Co tam mówi Rafon? Musiałem się przysłuchać. Nie ma do zaoferowania nic dla widza. Skurwy. co ty mówisz, kurwa, do mnie? Wiesz, co to znaczy, skurwysyn, kurwa, jebana? Możemy się szmato zmierzyć, kurwa. I to nie w pojedynku cię kurwa na ulicy złapiesz, szmaciarzu, jebany cię kurwa rozpierdolę za to, co powiedziałeś. Nienawidzę Marcinka. Dobra, więc ja zadam pytanie Rafonowi do tego shota. Ej, przejebane, bo tego shota nie było tu widać. Bo tego w ogóle nie widać. Tego tutaj nie było widać, tego ale w ogóle nie widać. Luz. Jest taki głos z tej nienawiści, o której ja mówię, też nie widać. Nie? No, dobra. No jakby ta, no, z mojej strony ale to nie nienawidzę cię. Hiperbolizacja, satyra. No ale to jakby uważam, że Marcin zaczął. Jak kurwa? Przecież nie puścili tej, że ja zaczynam. Kurwa, ale... No, teoretycznie... Patrz, ja powiedziałem tak, Rafał się skończył, nie? Ty mi dopierdalałeś tak kurwa co tydzień. Ale w internecie... Słuchaj... Ale po co gadasz tak? Skończyłem się? W kontekście kariery internetowej. Ale jeszcze mamy poza tym inne social media. No. Instagrama. No. Dobrze mi idzie? Czy dobrze ci idzie? Nie śledzę. No nie wiem, no nie śledzę, bo mnie zbanowałeś. Zablokowałem cię. Zbanował tak. Mnie Rafał. Zablokowałeś Rafona? Kurwa, nie znaczy, wiem. Znaczy, Jabczana, kurwa, chcę to zdjąć, a wchodzę w zablokowanych i nawet nie ma tych ników, kurwa, nie umiem tego zrobić. Przy aferze z tym. Ale tobie nie zdejmę bana, nie będziesz kurwa mnie stalkował. Przy aferze z tym, z... Przecież ten, inspiracją byłem, fanem byłeś, to no, masz kurczę. Blokadę, masz karę, kurwa. Kurczę, taki kostium Power Rangers ostatnio ubrałeś. Chciałem, żeby sam taki kupić. Niebieski. No nie, mówisz, no przy sytuacji, w której tam była ta afera z powrotem Rafonixa i zaplanowanym streamem, nie? Rzekomo, bo tam. Okej. No to wtedy Rafonix wszystkich nas kurwa zbanował. Znaczy, coś tam siadła psycha. Znaczy ja pamiętam generalnie, kurwa, z tego co ja bym miał powiedzieć. Obstawiacie, Marcin, dobrze tam ludzi, którzy gdzieś tam mają jakieś aspiracje, wiecie, kto może coś, wiesz, wystrzelić i no jednak tam taktykę jakąś na pewno macie delikatną, żeby kogoś nie lubicie, to go tam słuchaj, troszkę no poddusić.
jakby no, ten temat, no możemy do niego wrócić, interes, możemy nie? do niego wrócić, ale jakby on już jest wyjaśniony, ta cała drama to tam. Ty mi ogólnie możesz powiedzieć. Bartoszowo-Hostowa, nie no na pewno Hostowa, powrotowa. Powiedz mi, co ty masz w ogóle w głowie na ten temat. No nie, no to mówię ci, jakby wiesz, no. Tego samego dnia miał wrócić na Twitcha Pajalok chyba i ty bodajże. Ty chyba przełożyłeś w ogóle ten swój powrót finalnie. Ale chcieliście mnie rozjebać internetowo. Chcieliście zablokować rozjebać. Powrót Rafona? No właśnie tłumaczę, że nie rozjebać, ale jeżeli wiesz, wchodzi streamer, który, z którym możesz dzielić publikę, no. To, że tak powiem, rozsądną myślą strategiczną jest to, żeby ktoś po prostu z twojej ekipy był odpalony. Czyli wtedy. Dzieliliśmy publikę, twoim zdaniem? No trochę na pewno. Trochę tak. Poza tym wiesz, jeżeli wraca ktoś, po dłuższym czasie. I nie chciałeś, żebym tam za bardzo. Nie wchodzi do niego poszło, publika nie? jego. Dbałeś tylko o swój interes po prostu, nie? No tak szczerze, nie? Nie, że bałem się o swój interes. Nie, nie. Że dbałeś. A, że dbałem, no tak, no tak, w tym kontekście tak. Okej, okay. No to można zrozumieć. Poniekąd nie? gdzieś te uznałem, że... No ziomkami nie byliśmy, to nie miałeś zobowiązania, żeby mnie gdzieś tam pomagać mi, czy robić jakieś fory, ale jednak widzisz, kumaty jestem, odczułem to i ty mi to potwierdziłeś. Nie no, teraz. Jakby wtedy ci byłem to wyzywany, wtedy ci to potwierdziłem. A byłem wyzywany, że mam urojenia, że nie, jestem no odklejeńcem. Ja sam to powiedziałem, że jesteś odklejeńcem, ale to wtedy była prawda. I dopóki się nie zdarzył ten stream na twój powrót, to jakby wiesz, nic się tam w swoim kierunku nie działo. To w ogóle, kurwa, tam były takie pojebane rzeczy, że nagle Meduza zaczął mówić w ogóle, że my do niego donaty wysyłaliśmy, no ale dobra. Ja pamiętam z takich rzeczy, że jak myśmy razem robili na twoim kanale aferki, to było z dobre 2 lata temu. Ja się odpaliłem w chuj. Przed urodzeniem synka. Tak, ty się wtedy mocno odpaliłeś na to, że chłopaki mają kalendarz i oni streamują właśnie, sobie. No, o to chodziło, że... To ja z tego co pamiętam, to wtedy był taki okres, że myśmy w trójkę siedzieli, ja, Michał, ty na często studio. Mówię coś w emocjach. I wtedy się zaczął, tak no, mi się wydaje, że wasz sugerował, konflikt. Że wiesz, że my w ogóle wtedy. Streamujemy tak tylko dlatego, żeby on nie miał czasu. Tak, że blokujecie tak po prostu slota, z tego co nie, ja pamiętam, tak było mówione. Ale potwierdziłeś mi to. No nie, no potwierdziłem ci, że faktycznie był stream, który miał być lepszy trochę niż zwykły, w momencie, w którym tam miałeś zrobić powrót po kilku miesiącach. A co z późniejszymi moimi tam próbami streamów i też już byłem odstawiany z góry? Z wcześniejszymi i późniejszymi to wyjebane. No, jak wyjebane mieliście? Mi się wydawało, że jednak słuchaj, zawsze ktoś był wysłany na tą... Nie no, Rafun, słuchaj, ja każdego widza, naprawdę patrzę na niego indywidualnie. Ja wiem, że też was, staram kurwa, się jest, ilu was jest? 5. Staram się zrozumieć, kochać, ale wiesz, to w te czy w te mi nie zrobi aż takiej różnicy. No nie zrobi, nie? Ale... No. Ale jedna rzecz mnie zastanawia. Ten powrót, tylko ten powrót, bo wiesz, jak ktoś wraca... Bo to powiedziałeś, wchodzi... że dzielimy widownię i to już mi, kurwa, wystarczy. Słuchaj, teraz ci wytłumaczę, daj mi dokończyć. Nie chodzi o to, że dzielimy widownię. Chodzi o to, że jeżeli ktoś wraca na Twitcha, nieważne kto to jest, to jest o tym głośno, więc zbiera się publika z tego Twitcha, niekoniecznie taka, która miałaby być docelowo jego publiką, wiesz, no ale ogólnie. Kurwa, nie ten powrót się nie udał, bo żeście mnie rozjebali nocą. Ale czy dlatego się nie udał? No dlatego. Tak uważasz, Marcin? Rozjebaliście mnie w chuj. Jaki miałeś pierwszy stream? Byłem obstawiony jak dziwka tam, chłopie. Zajebali wszystko. Jak ty to pamiętasz? Właśnie. Ten twój pierwszy stream na Twitchu. Wielki powrót. Chuj wie, ja już nawet nie wiem, kiedy był ten powrót. Tych powrotów to kurwa były ze 3. Nie no, ale wiesz, nie uważam, Marcin, ale ty, że to była coś kwestia wam powiem, obstawiania. Kiedy ja tej IRL-a robiłem? W czerwcu. Coś takiego. Już niedawno. To tam kurwa po 6 koła ludzi bywało, nie? Ale to zaraz po aferze Nikitowej. Chuj wie, czy to z tego taki no, był content? Się nie się wiem, pojawiły. No. Jeden z tych Random Bruce się pojawił, nie no, z 2 tygodnie tak lecieliśmy i było git. A potem już na tych IRL-ach za bardzo nie było co robić i to kurwa spadło. Z systematyki się wyjebałem. Ale to widzisz, Marcin, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, jak jest co robić na streamach, czyli coś się dzieje, to ludzie to oglądają. Jak się nie ma co robić, się ale czasami dzieje, jest tak, nie oglądają, że więc kwestia... tak jak mówisz, dzielisz widownię, wjedzie ziomek, z którym, tak jak mówisz, dzielisz, przygotowałeś coś zajebistego, no ale on jest dłużej stażem na Twitchu, ludzie do niego wchodzą, jest klikalny. Chuj tam, nieważne co przygotujesz, bo już to idzie się jebać z automatu. No jakby obala tą teorię to, że wiesz, że tacy ludzie jak Meduza się wybili, tacy ludzie jak Franio pewnie mają wzrosty, wiesz, to... Nie wiem, ja się cieszę, że mi chociaż na tym jebanym Instagramie dobrze idzie. Robiłeś, Marcin, na tych streamach, nie oszukujmy się, siedziałeś, donaty dopisywałeś. Nie. Ja no, nie, już się nie... Cytując klasyka. Kiedy się dopisuje donaty, już tego się nie robi. Cytując klasyka. Okej. Okay.
Dobra, chłopaki. Albo ten, niedziela, kurwa, Xayo robi stream, niedzielę, Liga Legend, niedziela Prima. Niedziela Prima. Ty to dla Beki taki tytuł, czy kurwa, bo tak jakoś jakbyś miał wyjebane poniekąd. Nie, no, wiesz, że se usiądziesz, odpalisz ligę, wpiszesz w tytuł niedziela Prima i kurwa jest wielki Xayo. No. Jak to jest z tym? No teraz to już każdy dzień jest dniem Prima. Czemu? Czemu? Masz wyjebane jaja, czy... Nie, no każdy dzień jest dobry, żeby zarobić więcej niż mniej, no po prostu. Ale ty nawet do mnie mówisz, jak rozmawiamy o streamach, ja mówię, że nie mam parcia, a ty mówisz mi kasa, kasa. Ty... Czemu ja ci mówię, gdzie ci powiedziałem kasa, kasa? Powiedział. No na starcie powiedziałeś, że z tego jest fajny zarobek. No, cały czas o tej kasie mielisz. No jakby tak, no bo z tego jest fajna kasa, to ty nawiązałeś do tego, no, generalnie. Ale przed zdaniem się kamery włączyły. Ale może ja nie mam takich priorytetów, żeby tam jebać kasę. No, no przed chwilą powiedziałeś, że nie zrobiłeś Barbera, bo chujowy interes, że 15 koła to chujnie ale... pieniądze. I to też fakt. No jakby... Zgadzam się z wami. Ale powiem ci, cyfry mam jakie mam na Twitchu, ale wciąż mam dobrze z dealami. No nie wiadomo jakie masz, Marcin, nie? Dawno nie streamowałeś. Póki co twoje cyfry to 2 miesiące. Jakbyś, dobra, 3 jakbyś miał teraz aktualnie odpalić. Na miesiąc neta, jest ok. Okay. A jakbyś się miał teraz odpalić na Twitchu, to jak myślisz, ile byś miał ludzi? Jak teraz bym się odpalił? Tak, no. Kurwa, jakbym go od dziwek tu nawyzywał i bym se dali po mordzie z to byś już nie odpalił. To myślisz, żeby, no nie no, może by nie dali bana, nie? Nie no. Ty, ostatnio dostałem 14 dni z dupy, kurwa. Co za... przez bana? Ja bym mógł dostać bana. Poszłyby, kurwa, takie sierpy tutaj. Ja mam krótki ląd, GTA, chłopaki. Ja mam krótki ląd, nie wkurwaj mnie. GTA, chłopaki. Ty jesteś jakiś groźny chyba. A ty uważasz, że... Lisin. Ksayo, ty uważasz, że Marcin się trochę spłakał o to? O ten takie blokowanie właśnie? No nie, no teraz potwierdza to, że jakby... Ja myślałem, że jak on kurwa tak latami oglądał te moje szoty, że on kurwa gdzieś tam pawa do mnie sympatią, że gdzieś tam, kurwa, jakąś rękę mi poda i coś, kurwa, wspólnie podziałamy, ale chuj. I tego potem od skurwysyna. Kurwa, no nie dało się po dobroci, to trzeba go jebać tej. No jakby już geneza to tam... A zwłaszcza, że poczułem, że podstawia mi, kurwa, kłody i gada, że się skończyłem. Chuj z tą genezą, chuj z tymi kłodami, jakby wszystko się kończy już za 2 dni. Niech Oktagon zweryfikuje, ale... Czemu wziąłeś walkę? Jak jestem skończony internetowo, to po chuj ta walka. No bo fajna opcja, uważam. Wiesz, jesteś skończony, tak, Marcin. Tak. Ale wciąż twoja postać jest bardzo znana, ta twarz. Jak ja nic nie muszę robić, ludzie wstawiają, kurwa, te TikToki ze mną non-stop i sami widzowie nie dają mi, kurwa, zginąć, człowieku. No to jest pojebane. Właśnie... Tak, ale jaki z tego profit dla ciebie? No jakby tak. No jest osoba gdzieś tam siedzi w pamięci cały czas, nie? Z tego, co ja pamiętam, mówię, że Frikasa to jest ta walka dla ciebie. Tak, no ja tak, no Frikasa, wiesz, nie wziąłem tej walki, gdyby ona miała być ciężka 3 tygodnie po swojej poprzedniej walce. No, więc tak, zakładam, że jest to trochę przejechanie się. Zobaczymy, może Marcin postawi opór. Moja rada finansowa to poniżej 1,5 rundy. Co? Na Bookmachera. Że w pierwszej rundzie. Więc... Zobaczymy. Więc zobaczymy, nie? Jestem dokładnie. Jestem jebanym underdogiem. 5,75, kurwa. Masakra. 5,75? Na mnie, no. A pierdolę. To samo obstawię. No, chciałem powiedzieć, bo zapytałeś, a w końcu Rafonik przyszedł słowo, że... coś tam, kurwa, że ból dupo, to blokowanie i tak dalej, ale... Jakby to pokazuje, że Rafon nie bierze na siebie tego, że te streamy, które robił, nie przynosiły po prostu publiki, dlatego że nie były bogate w treść i tyle, nie? Tylko nie dało się budować dobrej treści, mając rozjebany łeb, że ktoś ci podkłada kłody. Mhm. Kurwa, jakby... Znaczy siadła psycha. Tak, bo nie ma tej zachęty, tego zapalnika. Jakby była trójka na zegarze, to człowiek by się rozkręcił, kontentem by dojebał, ale jak widzi, że kurwa robi zajebisty kontent, a ludzie wyjebane jaja mają, poziomek. Idą do ziomka, co odpali, kurwa, ligę, bo już ma zbudowaną pozycję i no nie rozwiniesz tych jebanych skrzydeł na Twitchu. No to kurwa, wszystko poszło zgodnie z planem za to. No właśnie. No właśnie. Moi drodzy, jak wy macie jakieś pytanie do chłopaków... Pierdolę tego, kurwa, w sensie nie będę odpalał, kurwa, bo nie chce mi się tam też... Czyli masz... Żeby coś znaczyć, to hopie musisz napierdalać 4 dni w tygodniu najmniej, bo to jest minimum. Tak? No to jest minimum.
No, no niedziela, Marcin tak nie ma. Raz nie? w tygodniu ksają, to se można pozwolić, jak się pozycję zbuduje, a nie wiesz. Ja mam tylko komunikat do widzów, że jeśli macie jakieś pytanie, to teraz wam się wyświetla beleczka. A dzwonić będą? Fame, treść pytania, tak. Nie, fame, treść pytania wpisujecie. Nie wiem, i możecie dozwonić się do studia i zadać pytanie chłopakom. No ja, bym chciał wrócić, Marcin, do tego wejdę właśnie. Na Twitcha, czy jestem update. A ty czemu wziąłeś tę walkę, Marcin? No właśnie. Walkę? No czemu wziąłeś tę walkę? Uważam, że jesteś wyzwaniem dobrym sportowym dla mnie też, bo jest... umiesz dużo. Okej, okay, a czujesz, że potrzebujesz wyzwań sportowych w życiu? Tak, tak. Chciałbym w końcu coś powalczyć porządnie, a nie tylko, no nie wiem, jakoś trafiłem do dobrego klubu i wziął mnie na ambicje, nie? A to nie jest tak, że powiedziałeś, że... zacząłeś trenować w momencie, jak się dowiedziałeś o walce? 2 tygodnie przed podobno zaczął, tak powiedział. Kurwa, 1,5 miesiąca przetrenowaliśmy do tej walki. No bo zadzwonili późno. Okay. I jest tak, jak mówisz, telefon zadzwonił, wróciłem do treningów, nie? No, w ogóle, czyli nie trafiłeś do dobrego klubu wcześniej. Jak... Nie, ja w tym samym trenuję cały czas. Co pan Kosia. No. Bo z jakiegoś powodu nie trenowałeś jednak. No to kurwa, nie jest tak, że ty powiedziałeś na streamie, że Marcin to jest twój wróg publiczny numer jeden i że no on właśnie o to mi na chodzi. Stopie Magikala? Tego shota, że on mówił, że kurwa się podpala, jak a nie to było i tak w tym dalej. Shotie, co puściłeś, tylko nie było. W przodu. Trzeba przewinąć do przodu, no, bo on jest ucięty. To jest ucięty, bo taki ale wiemy, że tak on tam było. Mówi, że mu się ale... nóż w kieszeni otwiera, że tak kurwa było, pali się w nim, że mnie nienawidzi. Kurwa, ale on jest taki, że jak z nim się gada i on się gdzieś tam uśmiecha i wypowiada się normalnie, to no, ale, we mnie. Ale to też mnie na przykład dziwi, bo ty powiedziałeś od razu po tym, co on powiedział, Marcin, że ty jak go spotkasz, to mu napierdolisz. No właśnie. Że wsadzasz no nie, ja to w niego. W końcu, ale rozumiesz, że było to, wiesz, satyryczna tamta odpowiedź. Zresztą Marcin wtedy siedział na czacie. Siedział na czacie. Byłem. No ale wiesz, no faktycznie dojdzie do tego przecież. Rozpierdolimy się na pięści, tylko trochę ale nie na ulicy. Mniej barbarzyńsko. Jeszcze nam zapłacą, więc lepiej. Okay. A Ksajo lubi pieniądze. No ty też, Marcin, słuchaj, ja myślę, że twoją motywacją jest dostać pęcki, ale wiesz... Ale zarobić. Z bardzo słusznym celem, no bo jednak masz rodzinę i tak dalej, kasa jest ważna. Aj, wydaje mi się, że mam 1/3 tego, co ty raczej. 1/3 tego, co ja? Tak. Na 100%. Ja w Polsce nikomu nie patrzę, więc nie będę to się rozpytał, ile macie pieniędzy na koncie. Ale tak. Dla mnie to jest pojebane, właśnie ty powiedziałeś, że najpierw jak go spotkasz, Marcin wchodzi do oktagonu, a wy pierwsze co, piąteczkę bijecie. A to było, kurwa, no jakiś szacunek, wiesz o co chodzi, jednak kiedyś było między nami git, nie? Okej, okay. No właśnie, bo mi się kojarzy loża na Fame 2, którą ty prowadziłeś z Parisem przed Rafą. Nie, tak? Uh-huh. To był Fame 2, bo na jeden... Okej, okay, po walce z Magikalem pewnie. Dokładnie. No. Dokładnie. I to jest dokładnie shot numer 3 i ja bym prosił o jego odpalenie. Okej. Okay. A będziemy go widzieć tym razem? Ty podobno 90... We własnej osobie, o kurwa, aż wstanę. Marcin. Cześć. Jak tutaj z nagłośnieniem? Musisz mikrofon wziąć. Witam. Siadamy. Paris, dawaj. Witam serdecznie kurwa, u nas. Rafał, witam. Mogę ci pomasować trochę, poważnie. No. Ja... Ej, działa, na pewno działa. Ma tej nalepki zielonej, miałem zieloną lepkę. Dobra. Kurwa mać. Coś tu odjebał, stary. Gala Fighter. Fast Attack. Lefrex, Fast Attack, bomba w oko. No wszystko tak było, kurwa. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Wjechałeś w niego. Powiem ci nie spod... No i właśnie. Ty w tamtym okresie... Sajo 3 razy mniejszy był wtedy niż teraz. No, był, ale co to ma... Wziąłem się za trening właśnie... i dobra dieta. Ja w tamtym roku chciałem się zapytać, stary, czy z tej masy mięśniowej 12 kilo, to jest pojebane. To nawet lepsza niż myślałem ta dieta. Chciałem się cię zapytać, kim dla ciebie w tamtym okresie był Rafon, bo jak on wchodził, tak zareagowałeś. No nie, no jakby nie, wiesz, no, to też trochę przesadzona reakcja. Byłeś jego wtedy fanem, widzem? No nie można powiedzieć, że jesteś fanem, wiesz, to zupełnie inaczej to działa. Rafon to taki, wiesz, profesjonalny cyrkowiec był dla mnie wtedy, a my na Twitchu jeszcze wtedy mieliśmy być może jeszcze jakieś ambicje, żeby grać w tego LoL'a dobrze całkiem, nie? To jeszcze nie były te czasy, gdzie tam rozrywkowo chodziło tylko to o rozrywkę. No. Gdzie się trzeba było jakoś specjalnie wykazać. No i... Generalnie tak jak ja napisałem na Instagramie, tak jak Marcin powiedział, tak jak pewnie Jakubie ty uważasz i wielu internautów, no Marcin jest legendą internetu, nie ma polskiego internetu bez Rafoniksa.
Tak. To pokazuje fakt, że jak wchodzi każdy nowy trend, gdzie, że tak powiem, ludzie dostają narzędzia, no to główną twarzą tego trendu przeważnie jest Rafonix, tak jak AI piosenki i inne takie rzeczy. To mnie kurwa w sumie cieszy, że tak jest, nie? Jakoś fajnie. Fajnie, bo nawet jak odpalę TikToka i mój ryj mi wyskoczy, to jakoś się tak uśmiecham, nie? Spoko. Ty nie poszedłeś w ogóle w tą stronę TikToka, gdzie ty miałeś kurwa, w pewnym momencie taki bardzo duży potencjał jak Cristiano Ronaldo. Ja już mam pomysły na to. Masz pomysły. Bo no? Idziemy z ziomkiem po koszulki z Tomiego Hilfigera, pamiętasz tego szota? Za czystówki. Ta. I nagrywamy to, kurwa, człowieku, z ziomkiem. To będzie cosplay tej sytuacji. Tylko trzeba droższą teraz kupić, adekwatną do obecnej inflacji. Kiedyś za 300 to była dojebana szata. Teraz za 3 koła trzeba kupić. I rozerwać. Ten, szkoda 3 koła na podartej koszulki, jak mi się wydaje. No daj mi, ja lubię pieniądze. Lubię, Marcin Kasper. Mamy chłopaki pierwszy telefon. Halo, halo, jak się nazywasz? Skąd u nas dzwonisz? Jakie Boże, masz pytanie? Miał więcej niż 15 lat tylko. Ja pierdolę. Tutaj Cichy Joe ze Międzyzdrojów i mam pytanie do chłopaków. W sumie do obu chłopaków. No to nawijaj do pierwszego, nawijaj do Rafona. Dobra, Rafon, więc moje pytanie jest takie. Jeśli miałbyś jakby zestawić siebie, twoją obecną wersję, że tak powiem po przemianie, a tego starego Rafonixa, którego znamy z Zadym na TV, jak oceniasz swoją psychę i czy uważasz, że stary ty poradziłby sobie lepiej z Ksają niż obecna twoja wersja? Kurde. Masz rację. Tak by było. Kiedyś ta psychika była taka, wiesz, zdrowsza na pewno, nie? Nie jeszcze nie taka struta tym internetem. Bo internet, jak jesteś w nim długo, on trochę wyniszcza, powiem ci szczerze. Znaczy, to nie jest tak, że sparzyłeś się przez to, że jakby kontent, który robiłeś w internecie, on był bezpieczny. Trochę tak jest. Że tak powiem, tym kablem czy monitorem. No a finalnie, jak się zdarzały, wiesz, incydenty typu Subway i tak dalej, to człowiek już trochę... Nie, o tym w ogóle nie pamiętam. Nie, no ale wiesz, to cały czas siedzi w głowie, bo ja miałem podobnie, przynajmniej na jakiejś loży szyderców, że wiesz, próbujesz sobie zażartować, no tutaj przykład, niekoniecznie tak było z jakiegoś Piotrka Szeligi i wiesz, i on ci powie, kurwa się nie umiem bić, zajebię ci zaraz, no przykład, nie? Więc jakby wiesz, dla mnie zamysł tam wtedy loży szyderców w ogóle znikł. Wtedy postanowiłeś trenować po prostu. No jakby czułem, że to nie jest dla mnie, bo ja sobie nie poradzę w takiej sytuacji. Mordko z telefonu, to masz rację w chuj z tym, wiesz? Dobra, a jakbyś miał jakby taki okres w czasu, kiedy twoja psycha tak najbardziej podupadła? Bo porównując ciebie kiedyś, a ciebie obecnego, no myślę, że stary Rafonix to już by teraz łapał Ksajo za szyję. Po rozpadzie naszej tej ekipy, co żeśmy z Boxdelem mieszkali, to mnie serducho zakuło w chuj wtedy. Jak rok czasu to stało, bujało, było zajebiste, było topką neta, każdy o tym gadał, to fajnie hulało, mieszkało się z chłopakami, których zajebiście się lubiło, do tej pory lubi i nagle kurwa... A finalnie to była biznesowa relacja. Też. No nie, właśnie nie. Wiesz, a tam zaraz z kolegami. Historie, jakie my tam kurwa przeżyliśmy, to do końca życia człowiek będzie wspominał. I no ogólnie... masło było popierdolone. Popierdolone. Było popierdolone. Okay. Było fajnie. No to w takim razie ode mnie masno. To tyle. A, okej. Okay. No, do Marcina nie masz pytania? To Ksajo? No dobra, no to w sumie Marcin. No. Nawiązując do poprzedniego pytania, czy czujesz teraz respekt przed Rafonixem, czy jakby stanął przed tobą chudy byk z tamtych czasów, to byś był bardziej osrany? Chudy byk z tamtych czasów? Nie no, ja myślę, że Rafonix na pewno zmężniał. Kiedyś to ja ważyłem 50 kilo, nie? No, że chudy byk. Była szafa podpierana. Na kichnięcie. Ta kreatyna działa ci, powiem, pamiętasz to? No ale nie, no być może ta jakaś szklana kreacja chudego byka w którymś momencie pękła. No nie uważam, żebyś miał wtedy lepszą psychę niż teraz. No na pewno... Czemu? Miałem lepszą w chuj. Naprawdę. No co było lepszego w tamtej psychice? Byłem zdrowy. Zdrowy byłeś. Okay. No to co, życzę wam panowie, żeby walka potrwała dłużej niż dośrodkowanie Błońskiego. Wyjdziesz z tego, Marcin. Już wyszedłem aktualnie. No słamy cię. To chuj ci chodzi. No to powtarzam, że dzięki, życzę... No i tyle. Trzymajcie wszystkiego się, dobrego, zdrówka, trzymaj się. Dzięki, na razie. Yo. Siemka. Kurwa, zajebałem się. Coś mówiłeś. Ja coś mówiłem. Tak się zawiesiłeś. Nie wiem, kurwa. 40 minut już lecimy. Spierdalamy stąd. Dawaj. Chcesz wypierdalać stąd? To już ci zadaję, mój drogi. Otwieram zestaw pytań i mówię. Za długo, kurwa, ten live. Idę w chuj. Tak.
Boxdel to lepiej robił. Kurwa, chłopaki, no pierwszy raz, nie? Dajcie mi się wiedzieć. Dawaj, dawaj. Dobra. Ksajo, ty powiedziałeś w wywiadzie u Mateusza Kaniewskiego, że idziesz do tej walki w roli kata i mimo tego, że twój oponent wyszedł na face-to-face bardzo pewny siebie, myślisz, że to jest udawana pewność siebie, czy faktycznie Rafon mógł przepracować sobie ten okres... pewny siebie na face-to-face? Nie, na face-to-face ten typowo do walki. A to też pytanie, czy... A, w oktagonie? On wyszedł pewny siebie w oktagonie? No właśnie do stardownu. No, ty tak powiedziałeś. No tak, ty tak powiedziałeś w wywiadzie u Mateusza Kaniewskiego, że wyszedł pewny siebie. Tak powiedział? Tak. Tak powiedziałem? Tak powiedziałem. Uja leciał. No, to chyba mi ten frajo zajebał mocniej niż sądziłem. Nie, no nie. Widziałem strach w jego oczach. Nie było, nie było. Był. Zmieszanie było, bo tłum był duży. Okej, okay, uśmieszki, wiesz. A teraz widzisz strach w oczach Marcina? Czy widzę strach w oczach Marcina? No to spójrz se, przypatrz się trochę. Wyczytaj coś. Widzę pustkę, Ulfik, wiesz. Próbuję dostrzec tam... swojego idola niegdyś, ale to jest ten case, co z byłą dziewczyną. Tęsknisz za chwilami z nią, a niekoniecznie za tym, kim jest obecnie. Więc no, będę próbował go z niego wyciągnąć. Zajrzę bardzo głęboko w Marcina i może przywrócę... Ej, to zboczenie brzmi w chuj, nie? Przywrócę świetność zajrzę jego głęboko postaci. Kogoś, nie? No, wiesz, interpretacja dowolna, kurwa, nie? Wejdę w ciebie, kurwa. No, powiem tak, w MMA nie walczycie, walczycie w K1, więc jedyne co, to możecie sobie obić rej. A jak jest z tą masą 12 kilo w pół roku dojebane, ty ściągnij czapkę, pokaż, czy ci włosy wszystkie nie wypadły do zera. Słuchaj, no nie ściągnę czapki, bo ubrałem ją dlatego, że nie miałem czasu się poczesać. Bo chowasz jebane za kola. Nie, bo się śpieszyłem na ten, nie miałem czasu ułożyć włosów. Kurwa, przecież ty nie masz włosów. Tak, nie mam włosów, a to co jest? No kurwa. O, jak łyso, jak łyso. No dobra, kurwa. Dobra, zwracam. No jakieś włosie tam jest, no trzeba przyznać. Jest. Słuchaj, zrobię sobie, Marcin, na pewno też skorzystam z pomocy medycyny estetycznej. Do Turcji? Nie wiem, czy do Turcji. Kurwa, te włosy po przeszczepie chujowo wyglądają na początku. To taki łeb cały pokaleczony. Le. A ty miałeś przeszczep? Nie, Adam miał. Adam miał, okej, okay, no tak. Ja nie miałem, ale na pewno mam pytanie do ciebie, Marcin. No. Ksajo na face-to-face straniem nazwał cię nieszkodliwym, zabawnym głupkiem. Jak natomiast ty byś teraz powiedział Ksajo? Nie, właśnie nie. No powiedziałem sobie, no kurwa... Nieszkodliwy, zabawny głupek. To nie jest jakaś obraza. Głupek to może, no może to, wiesz, no trochę jest po części. Nie, no jest to obraza, nie da się ukryć. Kurwa, mordo, ale że jesteś zabawny... To jest to jakiś komplement. No. To jest tak zwany efekt kanapki, że masz punch, ale, props, punch. Ale mordo, ja chciałem być taki. Okej. Okay. Taka była, kurwa, kreacja. Na tym budowałem widownię. Byłem, kurwa, owszem, taką trochę małpką w cyrku dla ludzi. Okay. No ale im to sprawiało fan. Mi też. Ja się przy tym dobrze bawiłem, kurwa. Telefony, te inne rzeczy. No małpka w cyrku, głupek, kurwa, zabawny, ale było zajebiście. Ten hardy w pokoju. Był zajebiście. Rabia Monte Cristo. Na tym to polega. I wiele, wiele innych rzeczy. Ech. Jakby człowiek był młodszy, kurwa, stary, nie miałby rodziny. Ale kiedyś było lepiej. Dalej mógłby dymić, nie? Kiedyś były piękne czasy. No ale jest awaryjny plan, kurwa, w ogóle. Jak tak? Kiedyś się wszystko rozkurwi, dzwonię do Adama, przyjeżdża, kurwa, z flaszką, odpalamy taki kanapę. Stream, że ściągam kurwa... Bugacie. Ta, ściągam bugacie. Opalanie. I odpalamy taki stream, że rozjebiemy, kurwa, chatę. Pójdzie z dymem chata, chłopie. To jest plan awaryjny. Polski Kajsinat. Tak. Kurwa, szacunek. Dobra, mamy kolejny telefon. Halo, halo. Jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Kogo goszczę? Witam, witam. Witam, witam. Ja mam takie pytanie do Marcina Krasuckiego. Poważne. Oki. Oho. Nawijaj. Marcin, słuchaj, bo jest sprawa. Kto mówi? Jakbyś przegrał walkę. Jakby Marcin cię poprosił o zrobienie mu loda, to byś mu zrobił? Wiesz co? No? Jakby był, kurwa, twój stary i trzymał mu chuja, to spoko. Aha, to zrobisz mu loda, jak dasz cię opierdoli 20 sekund? Słucham? Zrobisz mu loda, jak cię opierdoli 20 sekund? Nie rozumiem cię, bo chyba trzymasz właśnie chuja w mordzie. Czy zrobisz mu loda, jak opierdoli cię w 20 sekund? W 20 sekund to pierdolił twój stary matule, jak cię robili. Wypierdalaj stąd, śmieciu.
Adam Z też ci ten, babę tam z tego, wiesz o co chodzi? Adam Z, prawna robota. Adam Z jebał ci matkę, goń się frajerze, wypierdalaj stąd. Ej, ale oni się gadają jak koledzy. Dobra, chuj ci na pizdę, śmietniku. Dziękujemy za telefon, moi drodzy. No, to możesz mówić, kurwa, do kolegów, paruwo jebana. Petardę, dobra. Goń się, kurwa, powiedz, skąd ty jesteś, frajerze. Kurwa. Powiedz, skąd jesteś. Dzięki bardzo za telefon. Nara, pozdrówki, pozdrówki. Ci matkę dziwkę, kurwę, szmatę. Kurwa. Zostańcie ciebie sierodzi. Dobra, no. Coś do mnie teraz? Tak, no zadam ci pytanie. Jak aktualnie wyglądają relacje w Xa Industries? Kurczę. Bo tam pamiętam, że była też akcja, co była, akcja z budyniem i spina z sucharem. No tak, wiesz, różnie wyglądają, nie? Tak jak się akurat opłaca na dany dzień. No musisz... Na dzień dzisiejszy jesteśmy rodziną. Wszystkie kłótnie przepracowaliśmy. Okej, ale jest to rodzina... Stricte biznesowa, tak? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, okej, okay. No dobra. Teraz pytanie do ciebie, Rafoniksie. Powiedz mi... O, czekaj sobie, przeczytam. Bo tobie narodził się syn jakiś czas temu. No. 2022 kwiecień. Okej, okay. I powiedz mi, jak wyglądają przygotowania do walki podczas tego, gdy ty już jesteś ojcem? Jak twoje życie się w ogóle zmieniło? Jak ty patrzysz na internet już jako ojciec? No, bo... sparring partner. No nie, no nie przesadzajmy. Bo ja się zastanawiam, jak ty też patrzysz na to przyszłościowo? Jak właśnie... Ale przyszłościowo, no pytałeś najpierw o początek. Tak, no to teraz o początek, a później też zaraz się zapytam o przyszłość. Jak ty to widzisz? Ale co się zmieniło? Jak... Kurwa, wyglądają przygotowania? Jak wyglądają przygotowania do walki? Dobrze, normalnie, nie ma znaczenia. Daria obciąża mnie w chuj. Okej. Ale jestem taki, że trochę się zregeneruję po treningu i też zapierdalam pomoc, nie? Od razu. Zresztą Ksawery jest taki, że jak mnie trochę już nie ma, to sam do mnie leci. Mam go wziąć na ręce, bo on się przytula od razu. On jest ta strasznie taka przylepa, nie? Tęskni, kurwa, po godzinie za mną. Więc... Ale przygotowania mówię, no Daria mnie odciąża w 90, jak nie w 100%. Nie odczułem żadnego dyskomfortu. A zresztą fajnie jest wrócić do domu po treningu i zobaczyć synka i kobietę, nie? Zajebiście. Pewnie tak. Ja nie mam ani kobiety, ani synka. Mam samą kobietę, ale... Bez syna? To jeszcze ja, może nie dorosłem. Czemu? Kurwa, stary, widzisz swoją podobiznę, no. Jest coś, jest drugie życie, to jest fajne. To jest, widzisz siebie małego, jak byłeś mały. Mam nadzieję, że kiedyś to poczuję, Maciej. No poczujesz może, nie? Mamy kolejny telefon. Halo, halo, kogo witam, kogo goszczę? Póki co Sobowtórów witam, już mam wystarczająco dużo. Kompleks Ksaja Classic. Halo, halo. Halo, halo. Cześć, jak się nazywasz, skąd do nas dzwoni, jakie masz pytanie i do kogo? Siema, tutaj Błażej ze Stargardu. I mam pytanie do Ksajo i do Rafoniksa. Siema. Słucham cię. No to nawijaj do Ksajo. Dobra, to zacznę od Ksajo. Mam pytanie. Czemu obsrałeś się walki w MMA, tylko wybrałeś K1 mimo to, że masz lepsze warunki? Obsrałeś się w MMA? Nie obsrałem się, możemy się bić w MMA. Lap się jebany. A to do niego? Nie. A do ciebie? A, bo on się pyta, czemu ty się obsrałeś walki w MMA ze mną. Bo a z tobą? Już myślałem, że z Lisem. Kurwa, ty, ja już naprawdę już z tobą wygrałem w swoich myślach, nie? Ja pierdolę, nie mów tak. Nie, ja już mam... Masz tego egotopa. Czuję, że mam takie halucyny, kurwa, że tu siedzę, zgadam z Rafonem, człowieku. Ja już myślałem, jestem w Warszawie i mam ten... Ściągnij czapkę, to mów, plenisz. Dobra, Marcin, słuchaj. No to nie obsrałem się. To walki w MMA. Bo takiej propozycji nie było. Tak? Była. Ja nie otrzymałem. Nie przekazał? Zajebiście. Nie, dla mnie... Z tego co wiem, to była taka propozycja. Ja usłyszałem teraz przez telefon, Ksajo nie robi MMA i nie będzie się bił w MMA. Okay. No i prawdopodobnie do mnie zostało, że tak powiem, wrócone z propozycją, że w takim razie K1, bo musiałeś przyklepać. A nie było czasem na hali podczas kręcenia traileru takiej propozycji? Słuchaj, ale jak wyszły rozmowy... To ja nie wiem. Tak, bo Rafał, kurwa, stał przy nim i oni do mnie dzwonili. Nie, no to było na hali. No na hali, tak. Ale ja nie dostałem propozycji walki w MMA, przynajmniej nie przypominam sobie. Dostałeś.
Dostał, kurwa, nawet no, nie wiesz, że ja z tego, co to usłyszałem, no, to mój kolega, to jest potwierdzenie, że faktycznie tak było. Okay. I co, oszustwo? Aha, a moim kolegą nie jesteś? No nie, ja nie z nim mieszkałem. Kurwa, jestem. To on, dobra, chłopaki, razem se chuje jest... pokazywaliśmy. Dobra, ziomek. Tak, obstałem. Co my? Kurwa, nie? Chłopaki, jestem. Kutasy se pokazywaliśmy, chłopie. Kurwa, ja chcę być jak zupa pomidorowa. Ja chcę, żeby mnie każdy lubił. Dobra, dobra, to słuchaj, Marcin, to możemy zrobić tak. Druga runda w MMA. Naprawdę? No. No nie pierdol. Hubert, druga runda w MMA. Klules. Co? Druga. Ale robimy? Nie no, Rafon, to miał być taki żart, że do drugiej rundy nie dojdzie, ale... Ale dojdzie. Dobrze, dobrze. To jak dojdzie, to nie zrobimy MMA. To co? Możemy się założyć. To nie zrobicie MMA. To zrobimy czy nie? Że nie zrobicie. Możemy się założyć o coś. Podpisaliśmy K1, zostajemy przy K1, ale... O. A, ja uważam, a ty jesteś bardzo tak pewny tego, że wygrasz w tej pierwszej rundzie? A to po co mówisz o tym MMA? Przepraszam, przepraszam, że zarzuciłem wędkę, a się trochę Jezu, podjarałeś, Marcin, przepraszam. Ale no fajnie by było, nie? No nie wiem tego, ja póki co dostałem propozycję w K1, biję się no w K1. No dobra, ego się zgodziłeś, wygrywa. Mamy podpisane. Jakbym mógł się nie zgodzić. Na chuj drążyć temat. Dla wielkiego Marcina Ksajo. No. O kurwa. Otóż to. Można, wiesz, zawsze można porozmawiać o tym, żeby ta druga runda była. To jest skurwiel, nie? To jest chuj skurwiel, nie? Dobra. No, więc się nie obsrałem, tak? Obsrałeś się w chuj, nie pierdol. No z... Dobra. Obsrał się czy nie? No obsrał. Obsrał, dobrze. No nic, mówisz, że się obsrałem. Zbieraj wam, żebym ma. Już tak? Następna walka podpisana. To zajebiście, bo jeszcze mam jedną walkę do zrobienia. No tak. Ja bym w ogóle zrobił na tej samej gali, nie? Zaczynacie no, i kończycie. Tak, z rozjebaną kurwa głową druga walka. Ale z obsesją będziesz rozjebaną? Nie, to on będzie miał. A, okej. Okay. No dobra. Będzie dobrze, kurwa panowie. Czy masz jakieś jeszcze drugie pytanie, mój drogi? Ja mam. No to myślałem, że mnie o mnie zapomnieliście. Nie. Dobra, no co o tym brachu? Ja mam jeszcze pytanie do Rafoniksa. No to nawijaj. Czy jakby walka była w MMA, to czy byś udusił Ksajo tak jak i sam udusił ciebie? Za pleców? No. Ze starym na plecach. Nie wiem, czy byłaby, czy znalazłbym się za jego plecami. Chuj wie, no, nie ma co gdybać, jak nie było czegoś takiego. Lepiej za plecami w oktagonie niż pod prysznicem. No pewnie, że tak. Czemu się śmiejesz? Co? No chuj się śmiejesz. Ze mnie czy z niego? Nie no tak o, kurwa, bo jestem szczęśliwy, Marcin, że tu siedzimy sobie na face to face. Ja, kurwa, to jest wspaniałe, ja spełniam marzenia, ludzie. Jestem na Fame MMA. Ja pierdolę. Moim idolem z dzieciństwa. Ej, może jeszcze będę kiedyś, kurwa, twoim idolem, co? Myślisz? Czy już za stary jesteś? Jeszcze nie wiem, idola? Zobaczymy. Myślisz, że jest szansa na odrodzenie? Chuja, no gdzie? Twoim zdaniem. Odrodzenie takie, żeby podnieść trochę widownię, zawsze jest, tylko trzeba być systematycznym. Nie, tu mowa o takim, żeby wejść znowu do topki. Na chuj ta topka? Słuchaj, ja nie wiesz, wiem. Ile problemów jest bycia topką? Topka się rządzi teraz swoimi prawami. Ja, wiesz, uważam, że mimo tego, że tam zasiadam, to topka wyświetleniowa lepiej nie, być do końca, nie do końca równa mówisz się mi. Topce, wiesz. Nie opłaca kontentowy. Się być zawsze topką. Dużo jest problemów z tego. Jakie na przykład? Chłopie, no tyle ci podstawiają, kurwa, kłód pod nogi. Potem no, potwierdzam, jak... nie? No. Kto wam ostatnio podłożył kłód? Ja jestem, kurwa, czeku z 5 lat top 1 na Twitchu. No, kto ci podkłada kłody cały czas? Wszyscy. Brudów tak szukają, naprawdę. Nie? Tak? W chuj. Kurwa, przejebane. Jak jesteś top 1, kurwa, no to dużo ludzi kmini o tobie przed snem. Przemyślenia ich biorą, nie? No. Okay. A jak jesteś taki średni, kurwa, to tak nie ma jakoś, nie? Jakoś łatwiej jest. Przecież na pewno masz luźniej, bo nie musisz tak bardzo trzymać tego, nie? Tak. I nie masz zazdrośników dużo, nie? W tej samej branży. Wyjebane mają tak bardziej na ciebie. Zawsze, kurwa, zawsze się zajmują tym, kto jest top jeden. Mój drogi Nelin, czy ty masz jeszcze jakieś pytanie? A chciałbyś, żebym miał jeszcze jakieś pytanie? Dawaj coś fajnego. No jak masz jeszcze jakieś pytanie, to wal. Jak nie masz, to... Pozdrawiam nie cię. Mam, ale jeżeli Rafonis bardzo chce, żebym miał, to nie wiem. To mogę wam zadać pytanie do Ulfika. Dobra. No to nawie. Jaka jest różnica pomiędzy pingwinem królewskim a pingwinem przylądkowym? Pomiędzy pingwinem królewskim a pingwinem jakim? Przylądkowym. Nie mam pojęcia.
Ja też. No i zajebiście. Polski razem, pingwin? Razem nie wiemy. Wow. Wow. Dobra, to nie mam. Nara. Na razie, trzymaj się. Yo. Nie obstrałem się MMA, kurwa. Nie dostałem propozycji, naprawdę. No, to ja teraz propozycja. Że była propozycja. No, w słuchawce powiedzieli, że była. Tak? No, no ja mam potwierdzenie, no, że tutaj była propozycja na trailerze. No. Nie ma to tamto. Od kogo? Od Rafała Pasternaka na trailerze. Podobno. Że było MMA? Jo. A to się obstrałem najwidoczniej. No i chuj, nie? Walczycie w K1. To jest najważniejsze, ale drugą rundę możecie zrobić MMA i można o tym podyskutować. Jeszcze jest dwa dni do gali, moi. Dobra, już drugą walkę zrobiłem w MMA, nie? Okej, okay, czyli na obstrał. Robimy drugą rundę w MMA, czy drugą walkę? Drugą walkę, tak powiem. Dobra. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy. Oj. Co my tutaj zobaczyć? Dobra. Mamy shot numer dwa, ale generalnie problem jest taki. A bo dobra, puśćmy go, to może z głosu coś my wyciągniemy tutaj. Bo... A kto tam gada? Będzie TikTok kręcony. O kurwa. Oj. Ale Chris, co za shot, ja pierdolę. Że to kurwa dostaje rozrzut, nie? Tak zgodę do spodu, ja ci kurwa. Co ja oglądam? Zrobimy to tak. Co z tym magikalem? Kurwa, ty, bo się nie zdążyłem wbić. Ale nie wbiłeś się, to jest próba. Co? Widziałeś generał? Zagubiona może wakacyjny trochę. Lot. Leci shot. Marcinie, powiedz mi, shot aktualnie, który leciał, ma nazwę na YouTubie Ksajo ogląda upadek Grafoniksa. I powiedz mi, czy ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem i komentarzami, które są pod shotem? Nie, ja ci podam takie przykładowe komentarze. No. Legenda upada na naszych oczach. Od legendy internetu do chłopa, który tańczy z Seanem, żeby TikToka nagrać. Ale oni są sarkastyczni, nie? Często. Wstyd dla naszego narodu. Oj, na YouTube w komentarzach, nie. Ale to twoi przyszli pod YouTube'a, nie. Po komentarze. Nie. Nie? Nie, no. I generalnie ludzie chuj, opisali nie. To, że ty... Na YouTubie tylko poważna... Tu w komentarzach jest napisane, że ty straciłeś w oczach tym streamem, że generalnie pojawiły się z tym... Dużo ludzi mi to też mówiło, nie? Czujesz, że straciłeś tym streamem? Nie, ja chciałem dopiec, kurwa, wiesz komu. No, ja się spodziewam, że chciałeś... To był idealny... wrogu numer jeden, to jednak, że ty się nazywałeś tak Ksaja. To zajebiste wbicie szpilki tutaj. Dla mojego, wiesz, wroga, nie? Chuj już taki wróg, to ja dla niego jestem wrogiem, on ma to w bani, a tam mam wyjebane na niego już. Ale chciałem mu dopiec tak ostatni raz, jak była okazja, jeszcze taka fajna. Czyli po prostu, tak powiem, mini zemsta. A ten no wakacyjny, to mi się podoba, no, nie? To wiesz. Dopiekanie wrogom. I nie tylko no. Oczywiście, ale... No. A tam wakacyjny lot, kurwa... No. Zapowiada się dobrze. Chuj, wakacyjny lot. Wakacje były. Rozumiem. Dobra. Ty nazwałeś właśnie Ksaja wrogiem numer jeden, to też było trochę tak pojebane, że ty... Pojebane, nie? No nie wiem, dlaczego w ogóle to powiedziałeś, skoro wiesz, całą patrząc na całą historię, no. Jaką ty miałeś z panem Danielem, no to kurwa, wiesz, tam była faktycznie wojna, nie? No, a tam było, nie? A tutaj tak naprawdę, wiesz... Tam pancze takie padały, kurwa, psucie też życia prywatnego nawet było, nie? Sobie. Tak wydaje. Tak. Już tam nie będę wspominał pewnych rzeczy, ale najbardziej z czym mi dopierdolił, to tam... A, zresztą chuj z tym. Dobra, mamy kolejny telefon, odbierzemy ostatni. Halo, halo, witam cię, skąd jesteś, jak się nazywasz, mój drogi? Siema, Dawid ze Szczecina, czy mnie słychać? Siemano, miejscowy, Szczeciniok. Miejscowy, no ale bilety tak się szybko wyprzedały, że nie zdążyłem kupić. O. W każdym razie mam pytanie do Rafona. Rafon, jak bardzo mocno musiałeś wejść w dupę goli, żeby dostać tą walkę? W ogóle? Nie, zapytaj na słuchawce, czy mogę powiedzieć, kiedy podpisałem i na ile podpisałem. To mu wyjaśnię. To może jak głęboko gola musiał wejść w dupę tobie, żebyś dostał. Nie. Zaraz to wyjaśnimy szybciutko. Tylko zgoda na słuchawce musi polecieć. Ale jeszcze raz, jakbyś... A propos kontraktu. A propos kontraktu, się, jest... no. Że ja, czy mogę powiedzieć, kiedy podpisałem kontrakt i na ile walk? Możesz, tak? No, możesz. Ja podpisałem kontrakt z Fejmem na trzy walki około rok temu.
padło to od mojego menadżera, w której jestem agencji Storm Media, zresztą Ksaj na pewno znasz Konrada. No. I po prostu tam gdzieś tam była jeszcze szansa z tą popularnością, która została dostać walkę. Fame zaproponował z menadżerem kontrakt na 3 walki i nie trzeba było nikomu lizać dupy żadnej. Ja ten sam kontrakt cały czas. Poszła z mojej strony dobra oferta pieniężna, Fame na to przytaknął i jest zajebiście. Tak, ale nie wiesz, nie jesteś jedynym zawodnikiem, który tam ma kontrakty podpisane, że trzeba je jakby wypełniać. Spysiński też tam czekał chyba ponad rok, żeby go zakontraktowali. No nie oszukujmy się. Ale ja mówię, że tak kontrakt naprawdę podpisałem rok temu na 3 walki. No gratuluję. Chodzi mi o to, jak bardzo musiałeś, żeby dostać tą walkę. Nie oszukujmy się, jesteś teraz tak naprawdę odkopany z internetu. Jak kurwa odkopany? No człowieku, nic nie robisz, nie masz zasięgów. Jak nie mam? Gdzie nie mam zasięgów? Na Twitchu. A gdzie masz zasięgi? Na Instagramie. Kiedy będzie coś o matce? Na Instagramie masz zasięgi, no to nie będzie. To jest taka ładna grupka. Ty, nie słyszę. Ej, ale stary, przecież mam jebanego Instagrama, na którym idzie dobrze i cały czas mi profil rośnie. Co jeszcze mam kurwa robić? Przy na YouTubie nie mogę być. Człowieku, Instagram to jest, wiesz, taką łatwą wymówką, tam się wrzuca zdjęcie i cię nie, no dobra, ja może zepsuję zabawę. Ale jak jesteś kurwa nikim na Instagramie, to nie dostaniesz lajka. Utnę wszelkie spekulacje, no ta walka się odbyła dlatego, że ja ją zaproponowałem. No wszystko. Okej, okay, i jeszcze w takim razie mogę drugie pytanko? Pewnie. W sumie taki ten. Rafon, kto ci nagadał takich głupot z palec z Amazonami? Ja pierdolę, no człowieku. Serio. Ale to coś wiesz w tym temacie? Jakiś znawca jesteś, czy co? Ktokolwiek, kto liznął chociaż troszkę tematu, dobrze wie, że no na tym nie zarobi. Ale to ty byś na tym nie zarobił, bo kurwa nie masz zasięgów. A ktoś to ma, no to zarobi. Zróbmy deala, że jestem pewien, że w ciągu, jak wystartuje ten twój projekt z paletami, w ciągu roku, półtora się zawiniesz. Jestem przekonany o tym. Nie wiem, ile to się zawinie. Nie myślę o takich rzeczach. A jak się zawiniesz, to płacisz drobne 15 tysięcy, bo mówiłeś, że to w sumie komu nie płacę 15 tysięcy? Na jakieś pieski. Na pieski. Nie mi, no co ty na chuj. Jak nie zarabia, to skąd ta bluza? Calvin Klein. Ta. Oj. Nie wiem, kurwa, dziwny telefon. Nie obaliłem. Znamy się. Proponujesz mi tu jakieś, kurwa, zakłady. Nie wiem, pojebane. Nie wiem, skąd dostałeś informację o paletach z Amazonu. To jest taki wał, człowieku, no ale spoko, no, powodzenie, krzyżyk na drogę. To powiedz coś więcej. Jaki wał? Na tym się nie zarabia, no tyle. Też nie zarobisz, nie masz kontaktu w Amazonie. No człowieku, nie wiem, kto ci nagadał bajeczek, że zarobisz na paletach na Amazonie. Mordo, my dostajemy zlecenia na maila. Normalnie mamy wszystko, mamy program, który czyta produkty. Kurde, program macie. Co jest w palecie, nie, no wszystko widzimy. Jak macie maila i program, to zarobicie. Sorry, to nie widziałem. Zresztą, kurwa, nie wiem, kim jesteś, skąd dzwonisz i jaką tam masz wiedzę, ale próbujesz coś, kurwa, narzucić swojego, a niekoniecznie nawet wiesz, kurwa, coś w danym temacie, tylko podważasz to, co ja mówię. Ale nie umiesz powiedzieć, no, na jakiej ale podstawie. Ja ci powiem, Marcin, że ja pracuję w Amazonie i dla Amazona przynajmniej, i według mnie to też nie zarobić tego za dużo. No, też mi się tak wydaje. No dobra, no to dziękuję ci, kurwa, za informację. No, mówię, półtora roku jestem pewien, że się zwiniesz z tym internetem. Dobrze, to dziękuję bardzo za info. Dzięki bardzo za telefon. Jeszcze Ulfik, no? Nie przejmuj się, bardzo dobry występ jak na pierwszy raz. Liczę, że będzie następny. Dzięki, stary. Trzymaj się, Elowka. Trzymaj się, hej. Ale życzę ci wszystkiego dobrego, oczywiście, Marciu. Dzięki. Tobie też. Dopóki nikomu nie robisz krzywdy, mi też nie zrobisz. Nie mam powodów. Nie zrobię? Krzyczyć. Nie. Jesteś pewien? No nie wiem. Ja bym chciał sprawdzić wasze warunki fizyczne, chłopaki, w takim razie. Face to face? Face to face, on was nie zaprosił. No, ochrona. Parę rzeczy. Buty, panów z ochroną też poprosił, bo tutaj widać, że może być grubo. Marcin ma wysokie buty. Marcin Rafonik Krasucki i Marcin Ksajo Majkut. Już ten piątek. To bym bardziej mógł określić twój 29 drog. Na gali Fame Friday Arena 2.
zmierzą się w starciu w formule Carrera. A ty ubierzesz czapkę? Mogę cię zobaczyć w swojej czapce? Mhm. Dobra, dawaj. Mogę ci ubrać? Ja pierdolę. Teraz się go nawet trochę boję. Serio? No groźniej wygląda, nie? Kurwa. Masz, zakryj, bo zimno w głowę. Nie no, dobrze, będzie fajne. Ale wejdźcie nie bliżej, wiem, czemu uważasz, że, nie, że bliżej, nic tak. się nie wydarzy w tej walce. Że jesteś taki pewny siebie. Stary, no trenowałem troszkę, nie? No dobra, Marcin, jakby wiesz. Ja co? Jestem pewny siebie. Jeśli mogę ci powiedzieć, to 1,5 miesiąca może się wydawać krótko, ale głównie tylko sparingi, bo nie było czasu na jakieś kurwa... No dobra, ale patrz, jeżeli 1,5 miesiąca to nie jest krótko, ale wystarczająco, mhm. to w moich pół roku jest 4 razy 1,5 miesiąca. No dobra, zależy co tam robiłeś, nie? Sparowałem głównie też. WCA. WCA? No też. Wiem, ja wszystko wiem. Franio też wiedział. Ja mam filmiki nawet. Franio też wiedział. Dobra, chłopaki, patrzy sobie głęboko w oczy przed waleczką. Lekko na początku. Były idol. Opuszczony Franio. Wzrok. Mój opuszczony? Na początku. Nie, nie. Jest luz. Jest spokój. I z jednej, i z drugiej strony. Już ten piątek będziecie mogli zobaczyć to zestawienie w formule K1, moi drodzy. Będzie dobrze. Pozycja masz piękny do widzów, moi drodzy. Ty też. Boksersko. Jak się uśmiechasz. Jest kurwa ogień. Fire. Spierdalamy? Spierdalamy. No możemy, tak, możemy. Zapraszamy. Ale piszą, że stypa, nie? Może. Zapraszamy jutro na pay-per-view. Moi drodzy, w piątek na fame.tv, pay-per-view, możecie wykupić. Co jeszcze? Tej, jak z wagą? Ile masz teraz? Będziesz robił nawet. Wagę, czy nie? Nie ważyłem się od dobra. 79 się bijemy. Zrobię na luzie. Ja mam 81, kurwa. Czy zgubić 2 kilo? Do jutra, do rana. Oho. Przybrałeś na masie? A pamiętam, że jak podpisywaliśmy, to miało być 7,6. Jak kurwa 7,6? Oj, 5 kilo w 1,5 miesiąca? Nie, podejrzane. No przecież, kurwa, opie. Stalowy szok, niech się za to weźmie. Co ja mam tu, opie? Ulando. Każdy ptaszek ma swój daszek. Musiałem brudną masę do niego robić, bo tu nie było czasu. Na fastfoodach tak chciałeś? No w chuj. Ale trochę mi spadł ten bebzun, bo był większy, nie? No to prawda, jak wychodziłeś do tego, był większy w chuj, nie? No, natomiast... W sumie takie ostatnie pytanie, bo natomiast Marcin tobie powiedział, że ty masz w sobie tabliczkę Mendelejewa. W chuj, jem co najmniej z 5 środków. No. Tabliczka Mendelejewa? No co? To prawda, jest na pewno tak. Wapń, nikotyna, nie wiem jakie są tam jeszcze pierwiastki. Nikotyna to nie pierwiastek. Nie pozwolili mu zajarać tutaj, a ja normalnie zapaliłem. Kończ to zanim zrobią ze mnie debila, błagam cię. Wszystko się wyjawi, jaka jest prawda. Co odpalasz? No czekam, tylko czy wy jesteście po prostu... My palimy obydwaj. Jesteście sportowcami, rozumiem to. Można? Nie wiem, ja nie wiem, Daria ma. Przestańcie. Ale ty palisz kurwa ajkosy chyba, czy glo? Nie, ja oczywiście nie jestem za propagowaniem... Ja też nie. ...używania, wiesz, różnych środków. A co, przypałeś za to? Nie, no schowaj po prostu sobie. Nie, no nie ma na Twitchu, to... Ale wiesz, a więc nie na TikToku, to jest sportowe kurwa. Wydarzenie, na kurwa. Na TikToku człowieku, wyjmiesz kurwa e-fajkę i cię automat banuje. To jest sportowe wydarzenie. Tak jest. Za chwilę sobie zajracie, bo ja, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za ten program. To był mój debiut. Już ten piątek, gala Fame Friday Rana 2 w Szczecin Netto Arenie. Wow. Gdzie odbędzie się ten pojedynek tych dwóch panów. Zapraszam was serdecznie na Fame TV, gdzie możecie wykupić pay-per-view. Żegnam się z wami i mam nadzieję, że jakkolwiek się poradził w tym debiucie i kiedyś może wygryza Boksdela. Dziękuję Jakub, dziękuję Marcin. Dziękuję panowie, dziękuję Marcinie. Dziękuję Marcinie. Jeszcze szacuneczek. Damy sobie po ryjach, będzie okej. I będzie kurwa zajebiście. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i cześć.